Widzowie, jak dobrze wiecie, ostatnio był update Brookhaven RP. Ale wiedzieliście o tym, że możecie sobie robić nowe, prywatne domki? Tak jest, w dzisiejszym odcinku pokażę wam kilka prywatnych domków nowych, które możecie sobie zrobić sami na Brookhaven RP. I nie dość, że po prostu nie będą to takie zwykłe domki, które kojarzycie po prostu tutaj stąd. Czyli podchodzicie sobie, klikacie i bierzecie sobie jakiś po prostu domek, ale te domki będą dużo lepsze, bardziej funkcjonalne. A ty, drogi widzu, zostaw teraz łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczka. Mam nadzieję, że już wszystko to masz. Jeżeli masz, no to bardzo ci dziękuję. A teraz, jak dobrze widzu wiesz, no to nowa opcja pozwala na naprawdę dużo. I na przykład możemy sobie zrobić mobilny domek. Jak to zrobić? Już wam pokazuję odnośnie, jak na przykład zrobić sobie jedno z mobilnych domków. Czyli bierzemy sobie autko. Darmowe autko. Mamy darmowe autko. Ja sobie dam tutaj speeda 200. Turbo sobie włączymy na 3. Bez driftu. Dobra, bierzemy sobie propy. I patrzcie, na przykład możecie po łatwiźni, ale teraz zostaw łapkę w górę. Zostawisz teraz łapkę w górę? Mam nadzieję, że dostajesz łapkę w górę. Jeżeli to oglądasz, zostawisz, na pewno dostajesz łapkę w górę. Bierzemy sobie teraz jakikolwiek domek. Stawiamy sobie domek na tym i mamy nasz mobilny domek. Możemy go przewozić. Dobra, dzień dobry. I teraz, o, dobra, wydaje się naprawdę szybki. Dobra, lecimy może tutaj. I na przykład, nie wiem, chcecie mieć domek, który jest na przykład tutaj? No to macie, tak? I sobie możecie wejść normalnie do niego. No i tu jest ten kolejny problem. To auto, jak widzicie, nie ma możliwości stania na nim. No i to jest ten problem. Dobra, ale przychodzę właśnie z odpowiedzią i poprawką. Bierzemy sobie albo płatnego tira, albo darmowego. Ja wezmę sobie płatnego tira. I jak dobrze widzicie, patrzcie, możecie sobie otworzyć. I macie, możecie sobie wejść w ogóle do tego tira, tak? No to teraz tak, robimy sobie pustego tira i teraz macie możliwość zrobienia sobie nowego domku. I na przykład, nie wiem, chcecie zrobić sobie nowy domek, tak? Więc na przykład, przykładowo, dajecie sobie na końcu tutaj do robienia sobie tego rzeczy. Na przykład tutaj dajecie sobie pieska, że wam siedzi. Dalej lecimy. Dalej lecimy, tutaj mamy jakieś znaki. Tylko problem jest taki, że nie wolno, nie można stawiać na ścianie i na suficie, tylko na podłodze. No to mamy problem. Więc teraz jak to teraz musimy sprawdzić teraz dalej, czekajcie. Dobra, możemy sobie lecieć dalej. No to jeżeli mamy problem, to mamy problem. Ale na przykład chcemy sobie, żeby było jakieś łóżeczko, więc weźmiemy sobie jakieś takie fajne łóżeczko tutaj dla dwojga. Okej, zobaczcie, macie. Dobra, lecimy teraz dalej. Jakąś półeczkę, jeszcze szafeczkę. Tutaj. Dobra, żeby była. Jakiś stół jeszcze by się przydał. Dobra, żeby stolik tutaj. Ale nie może w ten sposób, tylko tak. Bardziej tak zrobimy. O, zobaczcie. Mamy także, mamy na przykład takie tutaj od razu wyjście. Mamy także łóżko lekko na zewnątrz. Ale łóżko możemy poprawić. Łóżko poprawimy, łóżko poprawimy, żeby nie wyglądało to tak słabo. Łóżko poprawimy. O! Tylko nawet możemy chyba dalej zrobić. Jakoś tak? Dobra. Jeszcze dalej! No i prawie. Dobra. Prawie jeszcze... Dobra. Jest! Dobra. Udało się. Mamy idealne łóżko. Mamy podwójne idealne łóżko. Teraz tak, bierzemy sobie jedzonko. Ja tu się skupiłem na tym łóżku. O nie, nie mo... Ja przecież zapomniałem, że ja nie mogę stawiać. Nie mogę tu stawiać. Dobra. Przecież nie mogę tu stawiać. No, nie działa to. Dobra. Ta funkcja nie działa. Dobra. Ale musimy jeszcze bardziej. To możecie sobie tak wysunąć. Tak bardzo, bardzo. O, dlaczego?
bo możecie wtedy mieć na przykład takie siedzonko na zewnątrz, czyli dodatkowe siedzonka dla was. I tutaj macie takie przejście ładne. Następnie na przykład, no ważne, żeby był też safe, tak? No to tutaj piesek będzie pilnował safe'u. A, tylko safe'u nie mogę kłaść. Do automatu, nie mogę. A to mogę? O, no to skarbu. To piesek pilnuje skarbu dzisiaj. Dobra, jeżeli piesek pilnuje skarbu, to także możemy zrobić, widzowie, jeżeli dobrze wiecie, dobra, tutaj już jest, to możemy zrobić bramki. Tylko jak się stawiało bramki? Nie tak. Tylko mniejsze. Chyba takie. O, jest, idealnie, zobaczcie na to. Tak, czy bardziej weźmiemy... nie to, tylko to, a to będzie jak wyglądało. O, dobra, to są idealne bramki, zobaczcie, idolo. I teraz, gdy ktokolwiek nam tu wejdzie, no to tu nie, ale ktokolwiek wejdzie, to nam ogłosi, że halo, wszedł nam ktoś. Dobra, możemy dalej lecieć teraz i wy napiszcie w komentarzu, jakbyście wy sobie urządzili na przykład taki cały domek. Na przykład tak, że będziemy tutaj cały czas nagrywani. O, tutaj, wszystko co będzie, kto będzie wchodził, będzie od razu nagrywany. Więc no, będzie musiał mega uważać. Także mam jakieś ozdoby podłogowe. Tutaj. Takie. O. Dobra. Bałwanka, choinkę to chyba nie. Mam swój przycisk YouTube'a. Tutaj na ziemi. I też złoty chcę zdobyć, więc złoty też sobie postawię. I figurkę Robloxową też sobie postawię. A czemu by nie? Dobra, muszę też mieć kącik do sprzątania, więc idealnie tutaj będzie nasz kącik do sprzątania. No i zrobimy jeszcze kolegę, żeby nie być samotnym, więc... Oj, tu będzie nasz kolega siedział. No i coś jeszcze by się tu przydało? Dobra, tak, jeszcze jakby ktoś tu wchodził, to tutaj, żeby uważał. Dobra. I teraz tak, mamy nasz specjalny domek na kółkach. Więc siadam teraz do mojego auta, włączam mu turbo razy 3. I zobaczcie na to, mogę przemieszczać się z moim nowym domem. Mój nowy dom na kółkach w nowym update'cie Brookhaven RP. Teraz mam mobilny dom i na przykład, nie wiem, chcę moim dom... Na przykład jedziemy na wakacje i mówicie, że ej, bo ja na wakacje chcę pojechać, a nie mam... O nie! Dobra. Chcę pojechać na wakacje, nie mam czym. Albo nie mam domu, nie mam premium. No dobra, no to po co? Idziecie sobie, tutaj sobie piszę dom Mandy. O, dom Mandy jest. I sobie otwieracie drzwi. Zamykacie i idolo macie dom. A co się stanie w imię, nie? Nie! No i... To ja zrobiłem. Tyle pracy poszło się walić. Widzowie, no niestety. Zostawcie łapkę w górę na pocieszenie. Wszystko popsułem.